prawa Jana Sobieskiego na Czembuły Tatarskie. 1672 rok. Jeżeli 1672, to mam wrażenie, że każdemu Polakowi kojarzy się to jednak z trzecią częścią trylogii, czyli z panem Wołodyjowskim. Jeżeli pan Wołodyjowski, tylko idąc szlakiem Henryka Sienkiewicza i jego opowieści, mamy do czynienia z uderzeniem tureckim wspieranym przez potężne siły tatarskie, które skoncentrowały się na Antimurale Christianitatis, czyli na sfożniu polskiej obrony kresów południowo-wschodnich Rzeczypospolitej, jakim był Kamieniec Podolski. Dwa zamki, górny i dolny, wreszcie most turecki nad Groblą i przejście do miasta. Pułkownik Michał Jerzy Wołodyjowski, stolnik przemyski, który dowodzi obroną górnego zamku, walczy tak długo, jak pozwalają mu dowódcy. Mamy świadomość tego, że obrona Kamieńca Podolskiego nie była za dobrze przygotowana i efekt był taki, że w sierpniu 1672 roku w końcu Kamieniec zostaje poddany. W momencie, kiedy opuszczają go siły polskie, na warunkach kapitulacji mogły one opuścić i przemieścić się w kierunku zachodnim, następuje wybuch, w wyniku którego ginie pułkownik Michał Jerzy Wołodyjowski. No, ginie niestety również znaczna część żołnierzy, szczególnie z regimentu arcybiskupa krakowskiego Zawiszy Trzebickiego. Biskup Trzebicki był również kiedyś biskupem przemyskim, szczególnie w okresie bardzo trudnym, w latach potopu, w 1655-56 roku. To jest ta osoba, która namawiała zresztą Jana Kazimierza do powrotu do kraju. Wspaniała postać, ale pułkownik Michał Jerzy Wołodyjowski, stolnik przemyski, zginął podczas tego wybuchu. Natomiast oddziały tureckie skierowały się, zdobywając po kolei poszczególne punkty, twierdze kresowe, skierowały się pod Lwów. Rozpoczęło się regularne oblężenie Lwowa. Siły przeznaczone do obrony Lwowa nie były duże. Na całe szczęście duża część mieszkańców Lwowa została z miasta ewakuowana. Ale te 2,5-3 tysiące wojska, które wraz z wspomagającymi mieszczanami były w stanie wziąć na siebie, na klatę, to oblężenie tureckie, to było zdecydowanie mało. Potrzebna była pomoc. Tej pomocy mógł udzielić hetman wielki koronny Jan Sobieski, który zbierał swoje siły na terenie Lubelszczyzny, dzisiejszej Zamojszczyzny, i faktycznie wyruszy, ale siły posiada bardzo skromne. W tym czasie, kiedy prowadzone jest przez Turków oblężenie Lwowa, Tatarzy już drepczą nogami, już są bardzo niespokojni, bo oni chcą się rozlać w teren, oni już chcą niszczyć okolice i brać zdobycz, brać Jasyr. I tak zrobili. Trzy potężne zagony poszły w kierunku zachodnim, skierowały się w dużym stopniu cały czas operowały na terenie województwa ruskiego, a jedna z nich, dwa zagony skierowały się na teren ziemi przemyskiej. Pustoszyły one okolice absolutnie. Taktyka działania Tatarów była bardzo prosta. Trzeba było się oprzeć na obozach, które nazywamy koszami. Z tych koszów zostały wysyłane po 1/3 siły tatarskie do, nazwijmy to, penetrowania, meliorowania okolicy, i to im się udawało. 1/3 pozostawała najczęściej w koszu i oczekiwała przybycia tych, którzy ze zdobyczą wracają z właśnie niszczenia okolicy. I wracali, przyprowadzając ogromne ilości jasyru. Cały praktycznie obszar ziemi przemyskiej z czterema jej powiatami zostaje wtedy straszliwie zdruzgotany. Zarówno wsie, jak i miasta. Procentowo przedstawia się to katastrofalnie. Nigdy jeszcze takiego nieprawdopodobnego spustoszenia nie przeżyliśmy. To jest absolutne trzęsienie ziemi. I ono dotyczy całego obszaru południowo-wschodniej Rzeczypospolitej. Kto może pomóc, idąc odsieczą do Lwowa? Hetman Wielki Koronny Jan Sobieski. Robi to, rozpoczyna nieprawdopodobną operację. Operację, która nazywana jest przez historyków wyprawą na Czembuły Tatarskie. Wyprawa, która znamionuje w hetmanie Janie Sobieskim wielkiego wojownika, ale jednocześnie osobę, która po pierwsze wykorzystuje genialnie znajomość terenu. No nie ukrywałem, to są również tereny, na których on mieszkał, na których się wychował, na których się urodził i które w dużym stopniu są jego własnością, chociażby Jaworów, tu pod Jarosławiem, Wysock, a dalej w stronę przecież od Jaworowa Lwowa, przecież kamienica królewska
we Lwowie, to dawna kamienica Korniaków, zakupiona przecież przez rodzinę Sobieskich, dalej na wschód Olesko, w którym przecież się urodził. A więc teren dokładnie zna i zna również taktykę Tatarów. I wie, że w momencie, kiedy koncentrują się oni na pustoszeniu terenu, będą podzieleni, będą w tych swoich koszach znajdowali się, penetrując całą okolicę i wybierając jasyr. I to robią. Udało mu się zgromadzić 3 do 4, czy tak jak chcą niektórzy inni historycy, 4 do 5 tysięcy żołnierza. Bardzo dobrego żołnierza. Żołnierza, który był mu wierny i był mu oddany. I ten żołnierz, który ma ogromne doświadczenie, ma zdeterminowanego dowódcę i zna teren, fantastycznie się podczas tej operacji spisuje. 450 kilometrów. Od 5 października, powiedzmy, że do 19 do 20. 450 kilometrów, w czasie których starcza 17 bitew, 17 potyczek. Na jakiej zasadzie działa? No jak młot na czarownicę, który wpada na poszczególne czambuły, rozbija je, stąd nazwa wyprawa na czambuły tatarskie, mając świadomość, że w przypadku każdego z tych koszy czy czambułów, które znajdą się na jego drodze, będzie dysponował przewagą liczebną. Dlaczego? Bo Tatarzy są rozproszeni w okolicy, skoncentrowali się bowiem na łupieniu. I to się sprawdza. Znajomość terenu jest dodatkowym plusem, natomiast minusem jest niewątpliwie pogoda. I tutaj chciałbym przeczytać list, który z czasów tej wyprawy pisze Jan Sobieski do ówczesnego króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego z datą 10 października, kiedy uderzył on z Jaworowa i kieruje się na południowy wschód w stronę Komarna, gdzie ma świadomość, że zgromadzone są prawdopodobnie główne jego zdaniem w tym momencie siły tatarskie. I pisze on w ten sposób. Zmiędzy Niemierowa i Jaworowa ruszyłem się 9 na Prezencis, gdzie uszedłszy na Bruchnal ku Grudkowi, wielkie w prawej ręce od Przemyśla i Sambora ujrzeliśmy ognie. Przyjmując wtedy szlaki tamte, uszedłem tego dnia do południa 7:30 mile, a w deszcz jeszcze przez tak złe przeprawy, że podobno gorszych i większych nie masz na całym świecie. Zostałem wtedy pod komardem samego sultana, chodzi tutaj o Nuradina sultana, który to sobie do zejścia się wszystkich zagonów i podziałów plonów wszystkich i łupów zostawił był miejsce. Bitwa pod Komarnem to niewątpliwie nie tylko samo udane działanie ze strony sowieckiego, ale również pomoc miejscowego chłopstwa, które rozbiło groble. Woda z tych potężnych stawów w okolicach Komarna rozlała się po okolicy i Tatarzy najpierw porzucali zdobycz, potem porzucali broń, potem porzucali konie, wreszcie wydobywając się z tych bagien, sami napotykali bardzo często chłopów, którzy już z widłami czekali na nich na brzegu. Jeżeli mówimy o Komarnie, to przecież jadąc w stronę Lwowa z Przemyśla, odbijamy na prawo od Grudka, powiedzmy, czyli na stronę południową i jedziemy w stronę Tuligów, Komarna, piękna, wspaniała miejscowość z niezwykle ciekawą historią właśnie roku 1672. W ten sposób odbyła się wyprawa na czambuły tatarskie. Ponieważ została wykonana w sposób nieprawdopodobnie zdyscyplinowany, bardzo precyzyjny, określana jest mianem jednego z najpiękniejszych zagonów kawalerii polskiej w historii i kawalerii, a już na pewno życia Hetmana Wielkiego i później króla Jana III Sobieskiego. Ale jest jeszcze oprócz samego Sobieskiego czy stolnika przemyskiego, pułkownika Jerzego Włodyjowskiego, jedna postać, o której tu w Przemyślu powiedzieć zawsze trzeba. Dlatego, że podczas tej wyprawy, faktycznie, kiedy nastąpiło całkowity upadek, morale, załamanie społeczeństwa, nieliczne jednostki potrafiły zachować zimną krew, wpłynąć swoim autorytetem na środowisko, na otoczenie tak, aby można było faktycznie podjąć skuteczną walkę. W Przemyślu tak się stało. W Przemyślu tak się stało, a to za przyczyną ojca Krystyna Szykowskiego. Gwardian naszego kościółka świętego Antoniego i klasztoru ojców reformatów, który znajduje się na przedpolu ówczesnej bramy lwowskiej, bramy senatorskiej.
to on potrafił zagrzać ludność Przemyśla do podjęcia skutecznej próby obrony. I nie tylko obrony, ale również zainicjował uderzenie nocne 9-10 października 1672 roku, kiedy zostanie przeprowadzona ta operacja. Uderzenie na jeden z koszy tatarskich, który rozlokował się w Kormanicach, to jest koło dzisiejszego Fredropola. I podczas tego ataku nocnego na kosz tatarski udało mu się zaskoczyć całkowicie Tatarów, rozbić ich siły, a jednocześnie odzyskać Jasyr i powrócić do naszego miasta, do Przemyśla. Później ojciec Krystian Szykowski pozostaje w naszym mieście, ale coraz częściej ten klasyczny syndrom wypinania piersi na ordery spowodował, że zaczyna się usuwać na bok, a w końcu zdenerwował się, gdy się okazało, że tak wielu dowódców tym dowodziło wypadem, że wyprowadził się z naszego miasta. Później wróci, ale zmarł w Solcu. I to jemu nasi przodkowie w 1877 roku wystawili pierwszy w Przemyślu pomnik ojca Krystyna Szykowskiego, który stoi na wałach klasztoru i kościółka świętego Antoniego, klasztoru reformatów, z chorągą w ręce, tak jakby chciał porwać mieszkańców Przemyśla do tego ataku. Nie stracił zimnej krwi, a pomnik stał, stoi i myślę, że będzie stał. Tylko jest dobre pytanie, które kiedyś zadał Leopold Hauser. Po co nam ten pomnik, czy w ogóle bym to uogólnił, po co nam pomniki? Jeżeli nie znamy treści, które stoi za poszczególnymi wydarzeniami, które symbolizują pomniki, to może ich lepiej nie stawiać, może nie dawać tych tablic, ale może zrobić coś, co jest ważne. Nie tylko postawić pomnik, upamiętnić daną postać, ale jednocześnie zadbać o to, żeby ludzie wiedzieli, dlaczego ten pomnik stoi, dlaczego ta osoba jest. Mamy w Przemyślu i pomnik i Szykowskiego, i Jana Sobieskiego. Dlatego 1672 rok, Kormanice, wyprawa Sobieskiego na Czambuły Tatarskie są nam tak bardzo bliskie. Staropolska sztuka wojenna tu na kresach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej to jest właśnie ogromne doświadczenie, doświadczenie zebrane w walce i w obronie kresów. No cóż, największy nieprzyjaciel, z jakim mamy do czynienia, to są Tatarzy. Dlatego Wschód, Orient, elementy wyposażenia, uzbrojenia stosowanego przez Tatarów, najczęściej występujących jako zagrożenie obszarów tych południowo-wschodniego teatru działań wojennych. Niewątpliwie drugim największym przeciwnikiem są Turcy, a więc znowu Orient, znowu Wschód i znowu Orientalia w wyposażeniu, uzbrojeniu, a nawet w sztuce prowadzenia walki. Pamiętajmy, że Turcy byli świetni, jeżeli chodzi o artylerię oraz prace inżynieryjne wykonywane przy zdobywaniu wszelkiego rodzaju strażnic, fortalicji, fortec, zamków kresowych. Zresztą świetnie to zostało przez nich przeprowadzone właśnie w 1672 roku w przypadku Kamieńca Podolskiego. Ale pamiętajmy, że to jest również ciężka jazda. To są spachisi, którzy uzbrojeni są również w kolczugi, lustra nakładane na najbardziej newralgiczne części ciała, narażone na zetknięcie z bronią przede wszystkim drzewcową. Ale również na wyposażeniu, oprócz broni palnej, mają w dalszym ciągu łuki. Łuki czy refleksyjne, czy łuki metalowe. No, broń, która wyjątkowo przydaje się właśnie na kresach i o których warto wspomnieć, że myśmy nigdy tutaj nie zrezygnowali na tym obszarze z łuków, dlatego że amunicja, strzały do łuków są do odzyskania, tak jak w bitwie pod Chodowem, prawda? Natomiast po stronie polskiej obrona zawsze opierała się na stałych fortyfikacjach. Jest ich dużo. Jeżeli dzisiaj wjeżdżamy na Kresy, oglądamy różnego rodzaju ruiny zamków, fortalicji kresowych, to podziwiamy je. Są przepięknie one umiejscowione. Niektóre mają fantastyczny kształt, jak na przykład zamek w Sidorowie. Fantastycznie położone, tak jak zamek w Kudryńcach, linia Zbruczu, Dniestru. Właśnie upstrzone tymi zamkami, zameczkami. One były w stanie wytrzymać uderzenie i atak tatarski, natomiast w przypadku uderzenia armii regularnej, no nie były one już sobie w stanie z nimi poradzić. Nawet duże fortyfikacje, które już były wzbogacone nowoczesnym systemem bastionowym, nie radziły sobie w przypadku świetnie prowadzonego przez Turków już oblężenia.
Natomiast pozostaje kwestia obrony. Opieramy się na strażnicach, opieramy się na właśnie fortalicach i zamkach kresowych i operujemy w momencie, kiedy trzeba naszymi oddziałami wojskowymi. Piechota służy przede wszystkim za załogi zamków. Na polu bitwy piechoty za dużo nigdy praktycznie nie mieliśmy, ale była ona świetnie wykorzystywana do utrzymania stałych punktów oporu, które były tworzone w postaci różnego rodzaju szańców, szańczyków, bastionów wykonywanych na polu bitwy. Gro zadań wykonywała zdecydowanie jazda lekka, dragoni, czyli powiedzielibyśmy strzelcy konni, spieszeni walczyli jako piechota, natomiast wykonywali również zadania chorągwi lekkich, często również nawet wywiadu. Wreszcie sól ziemi to towarzysze pancerni. Towarzysze pancerni, tak jak na obrazie Józefa Branta, wspaniale prezentujący się żołnierz. Czy towarzysz pancerny to jest jedno... Zresztą towarzysze pancerni nazywano również często jazdą kozacką. Żeby to nas nie zmyliło, to nie chodzi o kozaków, tylko chodzi o ciężką jazdę polską. Najwyżej w tej hierarchii na pewno stała husaria. Stała husaria, której często zarzucano fakt, że oni jako ciężka jazda tak dużo kosztują, czy opłaca się wystawienie takich drogich chorągwi. Pamiętajmy, że były one wielokrotnie podczas jednej bitwy wykorzystywane w ataku, atakowały z narastającą prędkością w kierunku do linii przeciwnika, do linii wroga. Pierwsze uderzenie wykonywała husaria kopią i nie chodzi tutaj o jakieś ciężkie, potężne kopie typu średniowiecznego, tylko lekkie, na tyle długie. Roztrzaskiwały się one o ciało czy opancerzenie przeciwnika. Odrzucaliśmy wtedy rękojeść tej kopii. Sięgał w tym momencie husarz po koncerz, który najczęściej znajdował się pod lewą nogą, pod lewą łydką końskiej kulbaki husarskiej. Gdy robił się już większy ścisk, można było użyć również pistoletów, jeden, drugi. Pistolety znajdowały się w olstrach po obydwu stronach karku końskiego. Wreszcie sięgaliśmy po szable, gdy zrobiło się już bardzo ciasno, a nawet jeżeli zrobiło się jeszcze ciaśniej, po nadziak. W momencie, kiedy żołnierz był już zmęczony, a widać było uderzającą następną chorągwię husarską, trzeba było zrobić z miejsca i momentalnie wycofać się na tyły. Ale w miejsce opuszczone przez chorągwię husarską wpadała już następna chorągiew, robiąc dokładnie to samo, czyli najpierw kopia, potem pistolety, koncerz, szabla i wreszcie nadziak. I znowu powrót do obozu, tam uzupełnienie pocztowi, uzupełniają ładunki amunicji, następnie podają kopie, koń podkarmiony, napojony, żołnierz, husarz również nieco wypoczęty, jeżeli trzeba, znowu stają w linii i rozpoczynają atak. I tak kilka razy podczas jednego konfliktu. To nie było tak, że wszystkie bitwy można było rozstrzygnąć jednym potężnym uderzeniem konnicy, tak jak to stało się pod Wiedniem w 1683 roku. Skromność sił, którymi dysponowała Rzeczypospolita, powodowała niezwykłą umiejętność w wykorzystaniu ich na polu bitwy. No i oczywiście zarówno wyposażenie, jak i wyszkolenie, które procentowało w tym momencie, no plus dobry dowódca. No tylko pamiętajmy o jednym, nie każdy z naszych hetmanów był świetnym dowódcą. Wolimy mówić o tych takich jak Sobieski, prawda, którzy fantastycznie się potrafili spisać, nie załamywać na polu walki, czy w momencie, kiedy kampania przybiera niepomyślny przebieg. Ale bardzo często były to osoby, które nie potrafiły dać sobie rady. Nie wszyscy nasi hetmani byli wielcy. My czerpiemy na pewno siłę z tych, którzy, tak jak Sobieski, byli wielcy. Jan Sobieski, drogę do korony Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli Rzeczypospolitej Obojga Narodów, otworzył sobie poprzez swoje umiejętności wojskowe.